Mamy godzinę 7:20. Gołębie są już 1,5 godziny w powietrzu. W międzyczasie tutaj zdążyła już się pogoda nam kilkakrotnie zmienić. Od takiego rozjaśnionego nieba bez chmur praktycznie do, tak jak teraz to widzimy, zachmurzonego, z deszczem. Nie jest to taki duży deszcz. On na razie tutaj siąpi od kilku minut. Miejmy nadzieję, że on przejdzie. Jest to tylko zjawisko krótkotrwałe. No, gołębie są 1,5 godziny w powietrzu. My się takich spodziewamy gdzieś mniej więcej, ja tak założyłem, około 2 godzin, żeby tak zakładając, że będzie podobna prędkość jak na ostatnim locie, co tam było 1200, chyba 61 ptaki miały, to powiedzmy, że te 1200 metrów na minutę, no może się uda, to by było wtedy o godzinie 7:50, czyli nam czasu jeszcze troszeczkę zostało. Oby tylko tutaj nie występowały żadne takie nieprzewidziane warunki atmosferyczne. No ja już muszę tutaj stać, nie będę chodził po deszczu, a sobie będę stał tutaj pod daszkiem. Gołębniki swobodnie wszystko widzimy i ten zarówno po prawej stronie ten NG tak zwany biały i te 4 wloty od gołębnika WG kosakowo tego wspólnego gołębnika. Popatrzymy. Rozmawiałem z Maćkiem, on po drodze gdzie kiedy jechał, w 2 miejscach czy 3 go zastała też taka pogoda deszczowa, ale to są krótkotrwałe opady, tak o teraz też widzimy, już praktycznie przestało siąpić, tam może jakieś pojedyncze krople jeszcze, no zobaczymy. Wiatr tutaj taki jest jaki jest, nie jest za silny, tam Maciek mówił po drodze, ten wiatr bardzo zmieniał kierunek i z południa na północy, no taki jest zmienny. Zobaczymy na ile to przeszkodzi gołębiom w prawidłowym locie. Są pierwsze gołębie, przyleciały pojedyncze sztuki, zobaczymy, tutaj siedzą, no normalnie zaskoczyły mnie, bo już jeden tam wchodzi, tutaj akurat pierwszy jest z tego gołębnika tutaj po prawej stronie, białego, jest chyba godzina 7:30 około, czyli mają bardzo dobry czas, tutaj kilka jeszcze krąży, pojedyncze sztuki, nie, chyba jeden tylko, 4 są, nie chcę na razie wejść, żaden, siedzą sobie tutaj na daszku, tam jeden widzimy krąży. No, może się któryś zaraz zdecyduje. O, 2 są, 2, zobaczymy, tak. O, widzimy, on się już na pewno odbił, pierwszy gołąb z tego gołębnika NG jest tam, odbity już pewnie. Sobie popatrzymy tutaj. Nic nie przegapiliśmy, nie, widzę tam, że nic nie zostało przegapione. Jeden jeszcze tu krąży, może ten drugi to był innego gołębnika, może jakiś tam akurat się załapał, ale popatrzymy tutaj. O, siada, zobaczmy, może się okazać, że ten co tutaj czwarty wylądował, a będzie gołębiem pierwszym jak wejdzie, ale mi się zdaje, że ten się już odbił pierwszy tutaj, nie chcę zapeszać, zaraz to będziemy wszystko wiedzieć. Chodź, o tutaj jest jeszcze jeden gołąb. Piąty gołąb, który doleciał, coś nie chcą wchodzić, o tamten, czai, ale nie chce wejść, nie są takie zmęczone. O, jest cała grupa teraz tu przyleciała, oby, te, które pierwsze były tam, odrezały, schodziły, jest grupa już, o, to jest kilkadziesiąt gołębi, ciężko mi powiedzieć, które. Ale to zaraz będziemy wszystko widzieć. Te gołębie tu już wchodzą, tu też wchodzą gołębie. Zaraz się tam pewnie jakieś odbiją, już są odbite. Tutaj ze wspólnego gołębnika zaraz zobaczymy, czy to są tam jeszcze jedno stado, ale może to za chwilkę, bo lepiej sfilmować, bo akurat sam jestem, to nie ma nikogo podpowiedzieć, czy je tam gołębie się pierwsze odbiły. Jest jeszcze jedna grupa, krąży, jest ich kilkadziesiąt sztuk, no wszystkich razem może będzie około 90, 100, może mniej trochę. Sobie podejdę, one siadają, te, które pierwsze były, nie weszły, ale zobaczmy tutaj na wspólnym gołębniku, ja tylko jeszcze wezmę tutaj odświeżę, żebyśmy kolejność mieli prawidłową, bo jak już tak, tu jest, widzimy, Pierwszy gołąb jest od kolegi MacGyver 4, drugi Stefan Ogrodowski, trzeci Stanisław Augustyniak. Odbitych jest tutaj troszeczkę więcej, jest ich 12, 13 weszło dopiero tam. 11, przepraszam, ale one sobie wchodzą, mają bardzo dobrą prędkość, około 1500 metrów na minutę, ale się też nie chwapią do wchodzenia. No nie był to, widać, dla nich taki wyczerpujący lot. Teraz zobaczymy, ile w tym gołębniku jest gołębi odbitych. O, tam jest, widzę, w środku jest
2, 4, 6, 8 sztuk. Tutaj gołębi się odbiło i które tutaj pierwszy jest. Teraz tam podejdziemy, no samemu troszeczkę gorzej jest tutaj. Jest 8 sztuk odbitych dokładnie i pierwszy należy do Zbyszka Oleksiaka, drugi do Zbyszka Oleksiaka, trzeci Sebastian Wardęga, znowu Zbyszek Oleksiak, Robert Zgut, Tomasz Rumiński, Zgut i Wardęga. Czekamy, czekamy na więcej tych gołębi. O! Jeszcze siedzą sobie dwa. No nie chcą, chodź. No ja ich na pewno nie przywołam w ten sposób, nie są przyzwyczajone w ogóle. Ostatnio też widzieliśmy, kolega Gala też się próbował. O, jeszcze jedna grupa wołać nie za bardzo chciała wchodzić, musiał to zrobić osobiście Maciek. O, jeszcze tam stado przylatuje, ale wszystkie przychodzą tam z tyłu, za tych brzus. Czyli ten wiatr ich troszeczkę rozwiał, przegonił, ale czas i tak mają bardzo, bardzo dobry. Czyli widać im po drodze sprzyja. Muszę jeszcze jedną rzecz, muszę do Maćka zadzwonić, bo on się zaraz obrazi, że nie informuję go, co się dzieje, ale to mi się akurat dobrze, że wyszedłem i zobaczyłem. Siedzą, no nie chcą wchodzić. Mieliśmy to chyba dwa loty temu, tak podobnie było. Tutaj nie za dużo. Nie chcą za bardzo wchodzić tutaj. Ale sobie popatrzymy jeszcze raz tutaj. O! Jest 15 sztuk na razie, weszło do gołębnika. Ale o, kolejne wchodzą. No teraz się wzięło. Ta grupa, która przyszła, jest taka, zmobilizowała je trochę. Ja jeszcze w międzyczasie szybko skoczę, telefon wezmę, żeby do kolegi zadzwonić. Och. Dobrze, to będziemy sobie patrzeć. Przyszły już gołębie, wiesz? Miały taką 1530 coś, jest tutaj odbitych, bo siedzą znowu na tych wolotach, tam jest odbitych chyba u ciebie około 20 paru, no, bo tam wchodzą tak pojedynczo, a na drugim gołębniku, jak ja patrzyłem, było 8, ale tutaj różnie, ale wiesz co, siedzą po prostu na daszkach, tak, nie? No musiałbyś ty je wołać, nie? Za bardzo mokre nie są, ci powiem. Aha, nie, no trochę tak są mokre, rzeczywiście. Dobrze, w porządku, także ja tu się na żywo łączę z tobą, także spokojnie. Dobra, na razie, cześć. No, dla Maćka to jest bardzo ważna informacja, bo póki co, jeżeli mówimy o wspólnych gołębnikach, wiem, że to jest bardzo ciężki temat. Wiadomo, że każdy z organizatorów stara się, żeby tych gołębi jak najwięcej zostało, żeby tutaj warunki były dla nich prawidłowe, jakieś takie, no, żeby to wszystko dobrze działało, natomiast nie zawsze się to udaje. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Tutaj teraz na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że te gołębie, które tutaj przyszły, widzieliśmy grupa, ta pierwsze cztery, no szkoda, że one nie weszły. No nic na to nie poradzimy, nie? Ale mam możliwość sobie tutaj popatrzeć. Jeszcze czekamy, tych gołębi tutaj widziałem, tam z wszystkich powiedzmy będzie około 100. Ja sobie zejdę zobaczyć, jak teraz się tutaj odbiło i od razu sprawdzimy sobie jeszcze, czy się na internecie wszystko. A tu jest 43 gołębie są. Natomiast zobaczymy jeszcze sobie, czy na internecie wszystko widać prawidłowo też. Wiadomo, system musi to, co zarejestruje tutaj lokalnie, musi przesłać na stronę internetową. Nie zawsze się udaje, że to łącze szybkie jest i po prostu może coś się zdarzyć, że wolniej to przekaże te informacje. Sobie popatrzymy tu, tak. No, musi się załadować, widzimy się troszeczkę dłużej ładuje, ale w międzyczasie będziemy patrzeć. Jak się załaduje, zaraz podejdziemy, zobaczymy. Podejdę bliżej, bo nie widzę. Maciek pytał, czy one są zmoczone. Chodź. No trochę tak widać, żeby były, no mają, tak, są zmoczone. Czyli się na deszcz gdzieś załapały. Tutaj dolatują pojedyncze sztuki jeszcze. Ale mamy, o, cała grupa kolejna, o, to ze 100 gołębi ponad. Pięknie to wygląda, pięknie, naprawdę. O, i druga jeszcze, o, to ta sama, nie, to ta chyba, jeszcze, to bardzo dużo jest tych gołębi. O, tam widzimy się kłębią, tamte wchodzą, o, i te też zaczynają też.
widać, są takie zdecydowane gołębie, niektóre, które szybciej wchodzą, jedne takie bardziej marudery. Ale za chwilkę będziemy wiedzieli. No, ostatnio mieliśmy loty odpukać udane, bo na locie ostatnim z 382 zakoszowanych 377 doleciało, czyli 5 tylko z takiej ilości zostało zgubionych. Tutaj natomiast 51 zostało. Teraz też to już będzie za chwilkę ponad 100 gołębi pewnie odbitych, mniej więcej. Będę to sobie patrzeć. Te krążą jeszcze, ale przed nami jeszcze emocje związane z oglądaniem przylotu, bo to jeszcze nie wszystkie. Myślę, że około 250 może być tych gołębi. Będziemy patrzeć. Sobie tutaj zerknę teraz. Tu od razu przy okazji na stronie zobaczymy. Bo hodowcy, którzy koledzy nie widzą, to musimy sobie po prostu wejść, zobaczyć. Tu się nabyw jedna. No troszeczkę wolny internet jest dzisiaj, no ale nic na to nie poradzimy. No to, tu są właśnie loty. Kategoria przylot. I tu mamy na internecie. Troszeczkę mniej będzie, 77, ale za chwilę te, które przyszły nam tu kilka minut, czy o 140, ponad już 150, widzę, jest odbitych, one się cały czas 151, tam się ładują cały czas, odczytuje, cały czas jak tu widzimy odczytuje, to znaczy pobiera, kiedy już odczytał wszystko, jest, ma pustą pamięć, to jest brak obrączek, 157, no dobrze, to będziemy sobie patrzeć, a pójdziemy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz. Tu chodzi. To ja mi się zdaje, że to jest ten jeden, co tutaj go mamy możliwość. No idź stąd. No co za gamonie. Idź. Tam, a powy pójdziemy do tamtego komputera. Zobaczymy, czy też wszystko prawidłowo działa. No my się staramy ze swojej strony, żeby to jak najlepiej wszystko chodziło. Na co możemy, to zwracamy uwagę. Natomiast za różnego rodzaju awarii, gdyby nastąpiły, no już tu jest 25 gołębi odbitych. Dobrze. Czyli jeszcze połowa. Tam też prawie połowa. Zobaczymy, bo tutaj mieliśmy takie kilka gołębi charakterystycznych. Takie szpaki. Jest jeden, jest, tak, widzę. Jest te 20 kilka sztuk. Gdzieś tak. Będzie. Część jeszcze tam siedzi. Tu. Wchodzić. Dobrze. Przejdziemy. W międzyczasie nic nie przylatuje, to sobie popatrzymy, ile tu mamy. A jakiś jeden niezakoszowany widzimy, doleciał, jest do odbitych już 200 kilkadziesiąt, kilkanaście. Tu musimy popatrzeć, tak, posortujemy je, no tak. O, jest 227 sztuk już odbitych. Przejdziemy sobie, zobaczymy jeszcze raz te pierwsze gołębie miały czas 16108 MacGyver 4536 metrów na minutę, czyli bardzo dobra prędkość tu. Dobra, to będziemy sobie dalej czekać na 3030, już tam jest. Cały czas tam jakieś wchodzą.
Czyli jak tutaj załóżmy jest jeszcze 30, no to czyli to około 30 stóp, 40, 270, czyli jeszcze około 100 gołębi brakuje. Dobrze. Oj, doczekaliśmy się kolejnej grupy kilkudziesięciu gołębi. Tam dwa dolatują. Chyba jest 240 gołębi około odbitych. Tu jeszcze siedzi na dachu trochę. Z tymi no, może pod 300 już będzie ponad. No, tutaj dwa stąd. Tu chyba były 33. To czyli jak tutaj dwa gołębie dojdą, o tu 4-5. Też zaraz prawie pod 40 dojdzie, chyba że coś przegapiłem. Widzimy, dochodzą. Ciekawe właśnie, że dochodzą tutaj zza drzew, czyli troszeczkę musiały przelecieć, zniosł ich wiatr. Ale widzimy, to nie stanowi żadnego problemu. Mamy dwa czarne, widzę też, gołębie są tu. Także te gołębie, można powiedzieć, lot będzie udany, bo już nawet ta ilość, kondycja ich, jak wyglądają, to widać, że są dobrze przygotowane. Te loty nie stanowią dla nich problemu. No też nam się dzisiaj udało tutaj z tymi wypuszczeniami trafić dobrze. Też to prędkość, którą mają, 1536, pierwszy gołąb Zbyszka Oleksiaka na tym gołębniku tutaj, tym białym, posiada pierwsze dwa, są tutaj w ogóle gołębiego. To ma 1536, tutaj ten też te podobnie, to bardzo dobrą prędkość. No szkoda, że te pierwsze cztery tak nie weszły od razu. Ten jeden tu się odbił akurat, bo on się czaił, te chyba nie. No, na to wpływu żadnego nie mamy. Tu musiałby Maciek być, no może następnym razem tak zrobimy, że Maciek podjedzie. Ktoś inny podjedzie, a Maciek będzie na miejscu, będzie wołał, to będą lepiej wchodzić. Natomiast teraz przed nami jest lot tutaj w niedzielę, jest lot tutaj w oddziale na młode pierwszy i będziemy latać tymi gołębiami właśnie z tego białego gołębika. No wierzymy, że tutaj jeszcze dojdzie nam, strat za dużych nie będzie. Także te gołębie pójdą jeszcze zaraz na lot tutaj w niedzielę. Natomiast te będą sobie w tym czasie odpoczywać. No nie możemy za bardzo nimi tutaj lotować, gdyż tak jak mówię, tu się zaczynają za chwilę airshow na lotnisku. To są duże hałasy, pełno tych samolotów będzie latać, ludzi. To będzie takie dla nich troszeczkę, no by było obciążeniem. Mogłoby ich tutaj coś rozpraszać, czy też stracilibyśmy niepotrzebnie jakieś ptaki. O, widzimy, wchodzą sobie. Te parę tylko chodzi już po trawie. Widzimy, te loty nie są dla nich obciążające. Popatrzymy sobie, ile tutaj tych gołębi jest. Są odbite 276 sztuki. O, czyli jeszcze 101 brakuje, ale tutaj siedzi tych gołębi jeszcze z 30, czyli jeszcze z 70 ptaków będzie gdzieś w powietrzu. No, proporcje są podobne, widzimy procentowo ilość odbić w stosunku do zakoszowanych, zarówno w jednym i w prawym, tym i lewym gołębniku jest podobna. Och, leciał jeden jeszcze. Patrzymy jeszcze tutaj, jak to jest z ilością gołębi na tym. No, troszeczkę musimy utrudnione, latać musimy po tym, ale no, tutaj jest, ja zawsze zapomnę, gdzie ta myszka jest, zostaje. Tu złapać, muszę przesunąć na sam dół. To jest 40 sztuk, o, dobrze. 40 sztuk, 11 gołębi brakuje, 80% gołębi jest już. Zobaczmy, połowę dwa są, widzę, szpaki też dwa są. O, te nie są zmoczone mocno, nie, trochę są zmoczone, dobra. Jeszcze sobie tutaj siedzi trochę, no, te muszą oczywiście pochodzić po trawie. Obijałem, było 276, potem tylko one mogą być odbite, one wejdą, cofną się, a na antenie się znajdą, to wiadomo, 279, wszystko na internecie jest, tam też są klasyfikacje, aż na tym gołębniku mam jeszcze przygotowanych kilka innych klasyfikacji, ale to musimy troszeczkę czasu na to poświęcić, żeby to prawidłowo wyświetlać, żeby przeliczać.
Także będzie w przyszłości to uruchomione. Myśmy nadzieję, że to w ciągu najbliższych dni. Natomiast teraz widzimy, to się rozpogadza, nie ma takiego już zachmurzenia. Tam siedzi jakiś gąb, ale to jest chyba obcy. Natomiast tutaj te gołębie sobie tutaj jeszcze troszeczkę chodzą, ale będą, jak Maciek przyjdzie, to jest foch. Będą wtedy wchodzić. Tutaj rozmawiałem przed chwilą z Maćkiem. Maciek mówi, żebym wziął gwizdek. Wezmę ten gwizdek. O, tutaj gdzieś do gołębnika muszę wejść. Tak. On tu gdzieś przy drzwiach mówi, wisi. Chodź. Zobaczymy zaraz, czy będzie to ich zwabiało. No, tego gwizdka nie widzę, ale za to gołębie. Chodź. Chodź te, co tu wyjadły. Ale wchodzą, widzę. Tutaj nie, to nie jest ten plot. O, tutaj jest kolega. Także tutaj gołębie sobie wchodzą. Gwizdka nie ma. Chodź. Chodź. Cunkniemy, żeby nie wyszły. Chodź. Zobaczymy, ile tych gołębi się skłoniło do wejścia. Widzimy. Tutaj wołanie, czyli jest ważną czynnością. No, już mało zostało. Tak, no tu parę jeszcze jest. Chodź. Nie mogę tego gwizdka znaleźć. No pech. Zobaczę może dziś. A tu wisi. O, dobra, jest. Mój grzyb na drzwiach. Bierzemy gwizdek. Chodź. Chodź. Coś mi ucieknie. Zostały już pojedyncze sztuki, ale zdawało mi się, że tu też jeszcze widziałem kilka, co doleciało. Nie. Tu jest jeden z naszego gołębnika. Może tam jeszcze jakiś przyszedł w międzyczasie. Kiedy byłem w tam gołębniku, 2, 4, 8, 9 sztuk jest jeszcze na zewnątrz tylko. No, przyleciał kolejny. Dobrze. Widzimy, tam już jest chyba ponad 300-310, chyba tu się pojawiły teraz kilka. Widzimy taki ten czerwony nakrapiany. Jest gołąb nowy, co doleciał. One teraz już pojedynczo będą chyba dochodzić. Chyba, że jeszcze jakieś stado dojdzie w grupie. No zobaczymy. Ach, ale widzimy to z tego. To są nowe, o, całkiem gołębie, bo chyba tutaj jak wychodziliśmy ostatnio, było tylko dwa na klapach. Następnie doszło. Zobaczymy sobie. Ach. 315 gołębi jest już tu odbitych. Jeszcze kilka siedzi na zewnątrz. Nie, 40. Chyba, że tam trzeba przesunąć, ale nie będę podchodził, bo myślę, żeby nic tu nie uciekło. Tu jest jeden. Ale to chyba nie stąd. Chyba 316 gołębi. Tutaj jeszcze widzę, siedzą jakieś na pojedyncze, ale tutaj widzę, dolatują po jedne, dwie sztuki nowe. No tutaj do tego gołębnika chyba tam jeden, może dwa będą nowe. Zobaczymy, tam jest 40, tu jest 316, a mają dobrą prędkość jeszcze, bo to ostatnie miało ponad 1200 metrów na minutę jeszcze.
przewiało je widać, bo zdecydowanie przyszły tutaj z innego kierunku niż ostatnio. Ostatnio przyszły z tej strony, natomiast dzisiaj lądowały większość tutaj za tych brzóz. No i pojawiła się większa grupa gołębi, około 20. Trochę na nie czekaliśmy. 2, 4, 5, o tutaj będzie kilka. Tam chyba 320 gołębi około. Czyli tutaj jest 20, o 340. Tak pomału będą się zbierać. Tutaj cały czas pada deszcz. Teraz w zasadzie nie jest ostry, mocny, tylko taki kampuśniaczek, jak to się mówi, siąpi, ale to wiadomo, że to by utrudniało tam, stamtąd. Przychodzą jeszcze dwa. Za chwilę się powinien pojawić Maciek. O, właśnie przyjechał. On te gołębie przywiózł, można powiedzieć, z sobą. Chodź. Ja może już teraz ten gwizdek zabiorę, żeby Maćkowi przekazać, bo on będzie... Proszę bardzo, tu masz gwizdek. Moje gnaty. Dobrze. Właśnie w tej chwili przyleciała taka kolejna grupa, około 20 kilku gołębi. Proszę? Mokre są, bo to cały czas pada, tego nie chcę wchodzić. Ja idę pod zadaszenie w postaci drzewa, tutaj orzechu. Gołębi tych jest tutaj na gołębniku WG odbitych już. Tutaj coś tam, czego innego, nie wiem, tutaj zobaczymy. 336, natomiast 337. Natomiast 338 cały czas tam się odbijają. Natomiast w gołębniku tamtym są 40, zaraz popatrzę, 47 sztuk, tam brakuje tylko 5. Opowiedz nam, jak to było. A więc tak. Poczekaj chwilę, sekundę jeszcze, poczekaj. Patrzymy tylko. No teraz może Maciek nam opowiedzieć, jak wyglądało tam i wypuszczenie, i pogoda po trasie, bo tutaj teraz dzień się zaczął padać, przestało już. W taki sposób, że tak. Pierwsze, żona nie zrobiła mi tej kawy, jaką piję. Drugie, o Boże, rano, Jezus, te żony. Rano akumulator nawalił w samochodzie. Po trasie była taka ulewa w Lęborku, że złamał mi wycieraczkę. Musiałem na stacji stanąć, ale jak już dojechaliśmy na miejsce, było ładne miejsce wypuszczenia. Tam Grzegorz Noga też potwierdził mi, był na wypuszczeniu. Wypuszczaliśmy tam, gdzie mieliśmy wypuszczać, czyli też jest wszystko nagrane. Pogoda dosyć ładna, choć wiaterek troszeczkę niesprzyjający. Po trasie w Darłowie już padało. Niedługo taki kawałek deszczu był. Później był kawałek deszczu w Słupsku. No i od Lęborka praktycznie cała trasa w takim deszczu, mokre, czyli te gołębie no, pokazały, że lecą. Choć podejdziemy, wiesz co, dalej, wiesz dlaczego, bo może będziemy rozmawiać, a my będziemy rozmawiać, a może coś doleci jeszcze, to będziemy widzieć. O, zobaczmy, tu przed chwilą było zachmurzone, teraz znowu, jest bardzo zmienna pogoda. Zmienna dzisiaj pogoda, jest powiedzmy, tutaj wiatr. O, zobaczmy, a tu już chmury nachodzą teraz. I to mocno pada, no tam puszczaliśmy gołębie z kilkoma jeszcze hodowcami, no tu już było 300 gołębi, jak dzwoniłeś, oni niestety, jeden miał dopiero 7 z 50. Drugi miał chyba 8 z 40 kilku, no, czyli one tu bardzo dobrze przyleciały. Im trafiło się, bo trafiły akurat w moment, gdzie nie padała, a później też jak przychodziły, tu widzieliśmy ostatnia grupa, około tam chyba 20 no, kilku gołębi. Już wejherowo, Rumia, to fatalna pogoda, ale no, nie dały rady. No, będą sobie się schodzić pewnie jeszcze do końca dnia. Widzieliśmy ostatnio 377 do końca dnia było i 377 Maciek zakoszował. Tak, dwa gołębie na pewno w tygodniu zginęły. Jeden widzę dzisiaj się... Jakiś doszedł nowy? Jeden się odbił, bo jego nie było wczoraj. Na rannym odlocie gdzieś poleciał. I jednego jeszcze nie ma gołębia od przedwczoraj. Po ataku jastrzębia. To gołębie praktycznie latały
5 godzin nie było takiej grupy z 60 głębi i oni się najbardziej bałem, że po prostu się przeciągnęły, ale myślę, że one też są. Dobrze, powiedzmy jeszcze tylko teraz, jakie plany na przyszłość, kiedy następny lotkast planujemy? W niedzielę, wiadomo, już mówiłem, będziemy dzisiaj, tutaj lecieć w oddziale. Od dzisiaj te gołębie będą zamknięte do poniedziałku. Jest ten airshow. Tak, airshow, tu będzie, to są pokazy lotnicze, samolotów tych lotniczych, odrzutowych, akrobatycznych. Czyli te gołębie nie będą puszczane, ta mała grupa będzie oblot robiony, bo one lecą na oddziałowy lot. W niedzielę jest, tak? Jaka odległość? Jaka odległość? 130 coś kilometrów. A jeszcze tutaj... zadam pytanie, ile wszystkich gołębi na spisie w oddziale tutaj jest? A nie wiem. Nie wiesz? Nie, to jest ponad 3000 na pewno. Co chciałem powiedzieć? Aha, i te dopiero wypuszczę w poniedziałek, czyli we wtorek zrobię im prawdopodobnie krótki lot, taki rozruchowy przed małym finałem. Czekaj, we wtorek? Czyli w poniedziałek je wypuścisz? Tak, a we wtorek im zakoszujemy je w poniedziałek wieczorem i we wtorek zrobię im mały finał. Lot. To już będzie... Nie, to taki krótki lot. A krótki lot. A finał, mały finał zrobimy w sobotę. Ale nie będzie to lot konkursowy. Konkursowy, ale krótki? Aha. Tak, konkursowy, ale krótki. Nie będę ich wywoził na żadne 30-40 km. Czy te będziemy też dawać na... Zobaczymy, jak będzie w jakiej kondycji. Jak ten lot będzie... I czy co będzie dawać jeszcze właśnie? Wyglądał. Niedzielmy tak. Skóry na niedźwiedziu. Jak ten lot będzie wyglądał? Mówię, loty oddziałowe troszeczkę rządzą z innymi prawami. Ile lotów jest przewidzianych? 4 czy 5? Oddziałowych jest 5 plus 6 dodatkowy. No i mówię, i w poniedziałek byśmy zrobili, lub we wtorek lot taki, powiedzmy... Konkursowy, krótszy, to tak, ile będzie gdzieś kilometrów ze stówka? No. Później będziemy przygotowywać gołębie na mały finał. To jest 220. I na następną sobotę lot finałowy. No tak planujemy, a wszystko zależy jeszcze od pogody. Dobrze, to dziękujemy bardzo, do zobaczenia, zachęcamy do oglądania i patrzenia na stronę, tam uruchamiamy co chwilę jakieś nowe klasyfikacje, także sobie proszę dzisiaj to wszystko chyba ruszy już ta drużynowa. Oglądać. No tam mieliśmy troszeczkę błędów. W opisach drużyn i po prostu było, no ja powiem o co chodzi, po prostu wydawało się, że jest napisane tak samo, ale tam się wkradła spacja, tam się wkradł jakiś myślnik i się okazywało, że po prostu, mimo że gołębie od jednego hodowcy dokładnie nie traktował jako drużynę, dlatego żeby to zweryfikować, trzeba te 400 wszystkie gołębie na początku, co mieliśmy na spisie, zweryfikować poprawność drużyn i dopiero wtedy można to policzyć. A to mówię, w międzyczasie będziemy oglądać te wszystkie klasyfikacje i zarówno na wspólnym gołębniku, na NG, tym naszym gołębniku, i też zrobimy taką dla porównania taką klasyfikację łączną. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.